Środa, 13 grudnia, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Mniej więcej rok temu ceny węgla osiągały nienotowany wcześniej pułap, a surowiec musiały sprzedawać gminy, które dotowało państwo. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Ceny są niższe nawet o połowę, a węgla nie brakuje. Co więcej, Polska Grupa Górnicza uruchomiła właśnie świąteczną promocję, podczas której zamierza sprzedać 230 tysięcy ton węgla. Fatima Orlińska. Węgiel jest tani, bo kryzys energetyczny, o którym mówiło się jeszcze w minionym sezonie grzewczym, dziś raczej polskim odbiorcom nie grozi. Teraz Polska Grupa Górnicza zachęca klientów kolejnymi obniżkami i świąteczną promocją. Poprzednia taka akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a sprzedaż węgla wzrosła prawie 10-krotnie. Każda z zaproponowanych przez nas sortymentów jest tańsza o 200 zł. Tym samym ta oferta jest bardzo korzystna dla klientów, ponieważ mogą kupić tonę węgla za około 850-900 zł, a więc to jest atrakcyjna cena, jeżeli chodzi o rynek. Spółka informuje, że nie obowiązują żadne limity. Węgiel w obniżonej cenie będzie sprzedawany do wyczerpania zapasów, które wynoszą 230 tysięcy ton. Oferta dotyczy wyłącznie zakupów przez internet. Drożej, ale też od ręki można kupić węgiel w poszczególnych kopalniach. Jeżeli chodzi o kwestię dostępności węgla, to na tą chwilę jest węgiel dostępny, nie ma problemu, nie brakuje go na tą chwilę. W kopalni Mysłowice Wesoła obowiązuje limit 15 tysięcy złotych w sprzedaży detalicznej. To limit jednorazowego zakupu. To ograniczenie to bardziej profilaktyka, bo szczególnie dużego zainteresowania zakupem węgla obecnie nie ma. W przypadku prywatnych składów węgla ceny za tonę nieznacznie różnią się od tych w spółkach państwowych. Dziś surowiec kosztuje połowę mniej niż jeszcze rok temu. Staramy się oczywiście gdzieś tam za tymi cenami podążać, no ale gdzieś jest ta granica oczywiście też opłacalności i tego, żeby po prostu nie sprzedawać towaru poniżej ceny zakupu. O co przedsiębiorcy sprzedający opał mają do spółek państwowych trochę żalu, uważając, że te stworzyły dziś monopol na rynku. Przed problemami związanymi z importem, a co za tym idzie z nadmierną podażą węgla, przestrzegały już w zeszłym roku górnicze związki zawodowe. Walczyliśmy o to, mówiliśmy, że w ubiegłym roku udało nam się jak gdyby zasypać tą dziurę w komunalce, w odbiorcach indywidualnych. Natomiast teraz to się mści w tym roku. Teraz energetyka ma tani węgiel z ubiegłego roku, co przyszło, no i my się zasypujemy na stałach. Wychodzi więc na to, że teraz sprzedawcy węgla walczą o klienta, podczas gdy rok temu było zupełnie na odwrót. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa taka sytuacja. Wiele będzie zapewne zależało od pogody i tego, jaka będzie zima. Nowy rząd został dziś zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim. Ministrowie powoli przyjmują resorty i kompletują skład swoich gabinetów. Wszystko to jest możliwe po tym, jak we wtorek wieczorem wybrany przez posłów na premiera Donald Tusk uzyskał wotum zaufania. Oznacza to formalne pożegnanie się z władzą Mateusza Morawieckiego i jego rządu. Fatima Orlińska. Po tym, jak we wtorkowy wieczór nowo utworzona Rada Ministrów uzyskała wotum zaufania w sejmowym głosowaniu, w środę rano jej członkowie przysięgali dochowanie wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że dobro obywateli w pełnieniu służby państwu będzie dla nich celem najwyższym. To jest w istocie przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej, tak trwanie Rzeczypospolitej w Europie, tutaj gdzie ona jest, w jej granicach, w jej całości, w jej miejscu i pomyślność obywateli, którzy mają swoją ojczyznę, którzy są w tej ojczyźnie bezpieczni, którzy mają to poczucie, że jest to ich ojczyzna, która o nich dba, która zabiega o ich sprawy. To jest najważniejsza dewiza, jaka, wierzę w to głęboko, przyświeca nam. Donald Tusk, który objął urząd szefa polskiego rządu podczas zaprzysiężenia, podziękował po raz kolejny wyborcom. Nawiązał również do dzisiejszej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przypominając ówczesną solidarność narodu polskiego, premier zadeklarował chęć współpracy z każdym, kto słowa złożonej dziś przysięgi będzie chciał wypełniać. Kiedy chodzi o ojczyznę, o wolność każdej, każdego z nas, o prawa człowieka, to Polki i Polacy nigdy nie kapitulują, nigdy się nie poddają, nawet jeśli komuś się wydaje, że sprawa jest beznadziejna. I w jakimś sensie ten duch pokazał swoją siłę, ta wiara obywatelska pokazała swoją siłę też 15 października. Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich chciałem podziękować
Polkom i Polakom, niezależnie od tego, na kogo głosowali, za to, że pokazali nam wszystkim, Europie, światu, że słowa naszego hymnu to jest nasza rzeczywistość, że jeszcze Polska nie zginęła. Przysięgę w Pałacu Prezydenckim złożyło dziś m.in. troje posłów kandydujących w minionych wyborach z województwa śląskiego. Ministrem aktywów państwowych został Borys Budka, na czele Ministerstwa Zdrowia stanęła Izabela Leszczyna, a dowodzenie nowym Ministerstwem Przemysłu, które zostanie utworzone w Katowicach, objęła Marzena Czarnecka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Co roku są kwiaty, znicze i okolicznościowe konferencje. Ale czy na dłużej w głowach, zwłaszcza młodych ludzi, zostaje z tego coś na stałe? Dziś 42. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jest takie miejsce w Katowicach, które pozwala cofnąć się w czasie do 1981 roku w sposób, który mocno zapada w pamięć. Odwiedziła je Magda Sincewicz. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Tu pamięć o 9 z Wujka wciąż jest żywa, ale nie tylko o nich, o wszystkich ofiarach stanu wojennego. Zatrzymana w eksponatach, filmach i fotografiach, praktycznie każdy z 1200 metrów kwadratowych powierzchni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przypomina o wydarzeniach sprzed 42 lat. Czy więc mamy historię, od tego trzeba zacząć, bardzo dobrą historię. I kolejny temat jest, jak opowiedzieć to w sposób nowoczesny i ciekawy. Wydaje mi się, że ta diagnoza jest dosyć oczywista, wykorzystać współczesne technologie, ale też język komunikacji, którym posługuje się dzisiaj młodzież. Młodzież, która swoją wiedzę czerpie nie tylko z lekcji historii. Powiem szczerze, że z internetu. Dużo filmów, dużo piosenek takich nagranych w tamtym czasie przez wiele grup muzycznych, a także po prostu ciekawe artykuły. I zachęcam, żeby każdy się zapoznał z tą historią Polski, bo jest piękna. I mimo, że tak tragiczna, potrafi wzruszać. Twórcom Izby Pamięci Kopalni Wujek zależało na tym, by dotrzeć do każdego, bez względu na miejsce zamieszkania czy wiek, by zaciekawić zwiedzającego, który przechodząc przez kolejne sale, dzięki scenografii i temu, co się dzieje dookoła, sięga głębiej i głębiej. To muzeum jest właśnie w stylu takim nowoczesnym, żeby młodzież mogła zatrzymać się, dotknąć, posłuchać. Interaktywna forma tego muzeum. To jest bardzo dobrze przygotowane. No dla mnie to jest w zasadzie odtworzenie. Ja pamiętam z soboty na niedzielę rano, syn był bardzo niezadowolony, że nie ma, prawda, filmu dla dzieci. Niedziela była dopiero zapowiedzią tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w kolejnych dniach. Tu o 16 grudnia pamięta się od lat, mimo że nie zawsze było to dozwolone. Teraz o tych dramatycznych chwilach przypomina nie tylko muzeum, ale też symboliczny krzyż. W miejscu przed kotłownią, w miejscu, gdzie został zniszczony mur i wjechał w tym momencie czołg na środek kopalni, postawiono krzyż. I to nie jest taki przypadkowy krzyż, bo jest to krzyż, który towarzyszył górnikom w 1981 roku w rekolekcjach przed poświęceniem sztandaru Solidarności. I ten krzyż postawiono w tym miejscu. Natychmiast pojawiły się znicze, kwiaty, ludzie przychodzili się pomodlić. I mimo, że w 1991 roku zastąpił go inny, znacznie potężniejszy i widoczny z daleka, to jedno się nie zmieniło. Ludzie wciąż tu przychodzą, nie tylko w rocznicę tragicznych wydarzeń. Nie trzeba jednak przychodzić przed krzyż, żeby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego. Dzisiaj każdy z nas może zapalić symboliczną świeczkę w oknie swojego mieszkania. Prowadzenie Izby Wytrzeźwień to dla gmin obowiązek, ale i problem. Niektóre nie chcą prowadzić takich placówek i korzystają z pomocy sąsiadów. Od stycznia 2024 roku nietrzeźwi z Tychów i Mysłowic będą włożeni do Katowic. Na jakich zasadach, sprawdzała Karolina Komada. Jeszcze do 2016 roku znajdowała się tu Tyska Izba Wytrzeźwień. Została zlikwidowana, bo koszty utrzymania były zbyt wysokie. Do końca roku nietrzeźwi z tego miasta są przewożeni do Sosnowca, ale wkrótce się to zmieni. Samo utrzymanie obiektu pracowników jakby odchodzi tutaj ze strony naszej gminy i przechodzi na gminę, z którą podpisaliśmy porozumienie. No Katowice są bliżej niż Sosnowiec, a dwa, no jakby w Sosnowcu jest więcej tych gmin, z których mają podpisane porozumienie. W Katowicach, z tego co wiem, na tą chwilę będziemy drugą gminą, zatem jakby kolejka, oczekiwanie na przyjęcie pacjenta będzie zdecydowanie krótsza. W
Wstępnie Tychy przeznaczą 280 tysięcy złotych na opiekę nad nietrzeźwymi w katowickiej izbie. Ma to wystarczyć na około 800 pacjentów. Druga gmina, która zdecydowała się na porozumienie z Katowicami i przeznaczy na to ponad 170 tysięcy złotych, to Mysłowice. W zeszłym roku gdzieś około 600 osób trafiło do izby wytrzeźwień. Koszt to było 330 zł od osoby. Natomiast w tym roku gmina Katowice już tą realizacją zadania się zajmie. W tym roku to ponad 343 zł. Natomiast gmina Sosnowiec, gdy zajmowała się tym tematem, to też ponosiliśmy opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych. Na czwartkowej sesji katowiccy radni mają przegłosować przygotowane porozumienia. Te wejdą w życie 1 stycznia i pomimo, że katowicka izba wytrzeźwień pomieści maksymalnie 40 pacjentów, to miasto nie wyklucza podobnych porozumień z innymi gminami. Musimy pamiętać o tym, że izba wytrzeźwień ma pewne ograniczenia. Oczywiście dyrektor izby zauważył, że w ostatnich latach mniej jest osób, które trafiają do izby, jeśli to odnosimy do danych jeszcze sprzed 7-8 lat. Niemniej oczywiście musi to być zorganizowane w taki sposób, aby wszystkim osobom trafiającym do izby była zabezpieczona pomoc lekarska, opieka w trakcie, kiedy te osoby w tej izbie przebywają. Natomiast pewnie będziemy przyglądać się temu, jak to się rozwija, jak działa i czy jeszcze są możliwości na to, żeby ewentualnie z jakimiś innymi gminami się porozumieć w tym względzie. A gminy, które mają powyżej 50 tysięcy mieszkańców, czyli takie jak Tychy i Mysłowice, mogą prowadzić swoje placówki wytrzeźwień, ale często nie decydują się na to ze względów finansowych. Na Alei Mireckiego w Sosnowcu kolejny raz doszło do potrącenia pieszego. Duży ruch na drodze, słaba widoczność, a do tego złe warunki atmosferyczne. To wszystko powoduje, że nie tylko w tym miejscu jest niebezpiecznie. Tym razem obyło się bez poważniejszych obrażeń. 8-letni chłopiec miał dużo szczęścia. Karolina Komada. Na Alei Mireckiego w Sosnowcu ruch jest dość duży, a na drodze znajduje się wiele przejść dla pieszych. Jak mówią mieszkańcy, nie czują się tu bezpiecznie. Widziała pani przed chwileczką auto, jak jechało, z jaką szybkością. A piesi też gwałtownie wchodzą. Nie zaczekają, żeby właśnie upewnić się, że ten samochód się zatrzyma, tylko wchodzą. Także z dwóch stron jest ta przyczyna. Tyle jest przejść, tak trzeba bardzo uważać wieczorem, jak się jedzie. W ostatnim czasie na Alei Mireckiego doszło do dwóch potrąceń pieszych. Najpierw 16 maja samochód uderzył w 42-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala. Do podobnego zdarzenia doszło wczoraj, 12 grudnia. Tym razem został potrącony 8-letni chłopiec. Było już ciemno. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, ustalili, że kierujący pojazdem marki Opel potrącił znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych 8-letniego chłopca. Kierowca był trzeźwy, a chłopiec został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zwłaszcza jesienią i zimą piesi są narażeni na znacznie większe niebezpieczeństwo. Szybko zapadający zmrok i opady atmosferyczne powodują, że widoczność jest słaba. W godzinach wieczornych bardzo często nie widać pieszych poruszających się przy drodze i wchodzących na pasy. Tu jest widoczność bardzo słaba. Ja szczerze powiem, z punktu widzenia kierowcy, jak jedzie się wieczorem, to można nie zauważyć pieszego, szczególnie jak nie ma jakichś odblasków. Oczywiście każdy element odblaskowy poprawia widoczność pieszego, ale równie dużo, a nawet większa odpowiedzialność spoczywa na kierowcach. Ci zbliżając się do przejścia dla pieszych powinni zwolnić i zachować szczególną ostrożność. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje jak zawsze o godzinie 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.